Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 17 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. 10 godzin rozgrywki, już jest naprawdę całkiem długo i sporo. O, co to za spadki? Dobra, chwilowe były te spadki. Jakoś się to musiało ogarnąć. Na dobry początek bym tą jaskinię przeszukał. Do reszty. W ogóle my mamy jaką misję zaznaczoną? Kruche dawne grzechy. A to jest gdzie w takim razie? Gdzie ta misja? O, jakie duże to miasto. O kurde. Ty. No, troszeczkę i będzie co robić. Dobra, a na razie trzeba będzie te gówna wybić. O kurde. No, oni będą boleć. Trochę trzeba będzie się z nimi tu zająć. Tym dużym zwłaszcza. Czekaj, najpierw muszę jemu pomóc. On widzę, że też ma problemy. No kurde. Ile może być tych pająków? Jebanych. O kurde. Oluju. Ej, nie gadaj, żeś utknął tam. Pomóż mu najpierw. Dobra, zabite. O Boże. Nie, to będzie tragiczne. Jak padnę. No patrz, jak mnie tu jadą. LOL. Co to było? O, ładnie, ładnie, ładnie wybijamy już powoli wszystkie. Ja pierdzielę, ile tych pajączków. Zostaw! No patrz, jakie takie gówniksy mnie biją. Dobra, ta twoja kolej. Poszło. Człowieku, kurde, ile tych pajączków było. Dobra, nie marudź. Najważniejsze, żeś pokonał. I to jest najważniejsze. Bo jakbyś człowieku mi tu zginął, owszem, ty chyba jesteś nieśmiertelny, to tam nie padniesz nigdy. To może i w sumie nie powinienem się martwić aż tak bardzo. Ale tutaj trzeba... Weź ty jakąś pochodnię odpal. Bo jest tak ciemno, że jak gówno widzę. No i bryła nefrytu. Jakbym przez tą ciemność nie widział, to bym tego nie zauważył. Logiczne. Tylko lepiej to będzie odkopać. Całą jaskinię spenetrujemy, bo możemy to i zrobimy też tak. Dobra, nefryt przeszukany. Gdzieś jeszcze znajdziemy na pewno jakieś złoża, które potem odkopiemy, odłupiemy. Będzie git. Tu jakieś kokony wiszą. Ciekawe, czy da się to w ogóle ściągnąć. Myślę, że nie. Tu jeszcze się przejdziemy. Dobra, ściągniemy to razem. Pięknie, dobra, podnieś szybko tą pochodnię, zanim mi to zgaśnie. Wolałbym tego uniknąć. Dobra, kolejne pająki. Oluju, 3 na 2. Znowu. Dobra. Tak, chcecie się bawić. Wszystkie się na mnie fokusują, jebane. LOL. Jak to wyszło? There's always someone stronger. That's kurde. Just the way it is. Jedziemy ich tu po całości. I one nie mają nic w ogóle do powiedzenia. Poza tym, że tak padają okropnie. Dobrze. Coś jeszcze?
Szukamy, szukamy. Ciekawie się ta jaskinia zapowiada. Muszę przyznać. Ciekawie. Tam chyba jest jakieś wyjście. Jeśli jest, to... To gdzie konkretnie nas prowadzi to wyjście? Weź ty załącz mapę, bo ja się gdzieś zgubię. Aha. To mnie będzie prowadziło w sumie tutaj. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ale trzeba to wybić. O kurde. No patrz, jak to się wzięło gówno. Zmutowane. Ja nie mogę. A prawie już zabiłem. Dobra, poszło. Pięknie. Dobrze, radzimy sobie z tymi gównami. Tego się nie da po... Czekaj. O. Z nie wszystkich pająków wypadają te oczka. Ale można brać. Ty i tu się można wspiąć. No dziś było... A, dobra, oszustwo. Jak nic. A, i tu mamy wyjście, nie? Kwarc. Ale co z tego, że my tu wychodzimy? Ja chcę jeszcze jaskinie skończyć przeszukiwać. Nie. Ja się wracam. Jaskinie najpierw spenetrujmy, a potem myślimy o takich rzeczach. Tego kwarcu się nie da zebrać, szkoda. A to? Tego też się nie da w ogóle otłupać. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Teraz to sprawdzamy. No patrz, jaka pizda. Patrz, musiał. Dobrze, trafił. Celnie. Ale teraz trzeba tego giganta. Ty, depnął się. Jebany, ma skilla. Pięknie. Czekaj, szybko tą pochodnię trzeba zabrać. A mi przypadnie. Dobra. Rąbane. No, nie wszystkie pająki mają. A sturdy spider's leg. It could make a good handle. Ty, na jęko jeść. Ciekawe. Łup. No, nieźle, nieźle. O, jest. No, to akurat ciekawie się zapowiadało. Dobra, coś tu mamy jeszcze? W tym środku jest kwiatuchka. Warto zabrać. I trochę mi słońce świeci, ale jakoś będę musiał przeżyć. Dobra, odłupisz mi to. Na spokojnie. Odłupisz. Okej, dobra, można iść. A jakiś martwy. Ja, wywaliło mi nagranie. Nie wiedzieć czemu. Jeszcze pochodnie straciłem. Gdzie moja pochodnia? Luju. Teraz nic nie widzę. Teraz muszę liczyć na siebie i na moją ślepotę, że dam radę tu jeszcze wskoczyć. Nie wiem, jak ja to zrobię. Patrz, gdzieś tu mogłem wskoczyć. Nic, dobra. W dupie. Ale kurde, no pochodnie straciłem. To one są widać tymczasowe. Jebane. Jebane pochodnie. Świecą się chyba tylko po 2 minuty i już się wyczerpują. Bez nadzieja. Dobra, coś tu mamy? Czy to jeszcze taka? Głównizna. Dobra. O, tu już słychać te pająki. Kurde, jak to słońce świeci. Czekajcie moment. No po prostu ja nienawidzę słońca, to jest w ogóle masakra. Jeszcze jak mi świeci po oczach, to jest w ogóle koniec.
I teraz widzę więcej. Nie wiem, na kit tu wskakujesz ze mną. Dobra. Wybić te gówna. O kurde. Więcej tego wyszło. Kurde, jak mnie to zaatakowało. No jest. Nie, te skalne pająki mnie wkurzają. No patrz. Dobra. Przestań pluć. No ty. Weź ty się zacznij bronić. Kurde, nie. To są jakieś porąbane te pająki. Nie dość, że ich jest tak dużo. O, jakiś stary łuk. Kolejne zadanie wykonane. Starożytna wiedza. Kill off. To my tu jeszcze mamy, ale fajnie. Kilka zadań już, dwie w sumie wykonaliśmy. Takie mega poboczne. Czyli takie bardziej dodatkowe. No patrz, tu mogłem się spiąć. Tylko gdzie? Nie mam pochodni, no za ślepy jestem. Byłaby pochodnia, to bym się wbił. Dobra, czyli też już tutaj ślepy za... O luju! Przecież ja myślałem, że to był ślepy zaułek, ale dobra, to był jednak ten... To jest chyba jakieś inne wyjście. Czekaj. No i fajne pudło. Dobra, zdechu. No odsuń się, bo chciałem coś zebrać. Dobra. Tu jeszcze mam kilka pająków do wybicia. Dobra. Attack! Ready your weapon! No. Wychodzi na to, że teraz muszę robić dużo uników, bo łatwo nie ma. I kontry też są. Dupę dostał. Wiem, że nienawidzisz tych insektów. Współczuję ci trochę, ale... No co zrobisz? Dobra, gdzie my to w ogóle jesteśmy? No, mapa niech nam wskaże. Aha, czyli w sumie teraz jak pójdziemy tak, to może... Ej, to sprawdzimy ten kawałek wyspy. Dla mnie to nie ma problemu, możemy poeksplorować przy okazji. O, dobra. A to jest już ten trup. Dobra. O, kolejne. Tym razem tropikalne. Dużo pająków jest w tym miejscu. To od razu chcę podkreślić. Dzięki. Dobra, poszło. Wszystkie te gówniksy, tropikusy poszły się dupić. Tu może jakąś małża znajdę. Może nie. O, ty, tu nie byłem. O kurde, tu jakaś gorilla. Czekaj, zapiszę. Od razu zapiszę. Jakaś gorilla, małpa, chuje moja. A, sprawdzimy ją. O, kozaku. No luj, jeszcze to. Jeszcze tego brakowało. O kurde. Żeby mi tylko to nie przywaliło. Srebrny grzbiet. O kurde. Fajnie, że pudło. Czekaj, na takie bestie to trzeba coś mocniejszego. O, przetestujemy bombkę. Dobra. Chyba czas najwyższy w sumie, żeby przetestować bombę. Czekaj, tu. Dobra, pójdzie. I jeszcze jedna bomba. I jeb. Dobra, teraz pójdzie. I jeszcze jedna. O luju. Dobra, teraz pójdzie. Dobra, zużyłem już wszystkie te bombki. Tu jeszcze z dubeltówki postrzelam. No czekaj. Kurde, padnie. Zdechniesz. O kurde.
Ja mnie to odrzuciło. No. Jebut. Dobra, może z tymi bombkami nieco przesadziłem, ale porzucałem nimi przynajmniej. I powiem szczerze, że są trochę żałosne. Na takiego golera to gówno warte. Ale jeszcze kiedyś kupię na pewno takie bombki. Nie powinno mi to problemu sprawiać. Ale fajnie. Powalczyliśmy sobie z jakimś gorylkiem. Tą starodawny moździerz. No tu dużo questów jest takich, znajdźków. Za co dostajemy expa. I to mi się podoba w sumie. O, i sobie możemy walkę podlepszyć. Chyba, że... Nie, walkę mamy jeszcze w miarę taką, jako dobrą. Broń dystansowa, cwaniactwo. Czekaj, to co by tu można by było dać? Dajmy sobie to. Dajmy sobie jeszcze to cwaniactwo. A to w magii i duchy to ja w ogóle tego nie będę wzmacniał. To jest w ogóle gówno. Które mi nie będzie w ogóle potrzebne. Tak zatwierdzam. Dobra. Zajebiście jest. Tylko może byś założył z powrotem bułata. Dziękuję. Postrzelałeś trochę z dubeltówki. Zabolało tego niedźwiadka. No, na takich twardzieli to dubeltuwa, ewentualnie granaty, jak dobrze przycelujesz. No, ja akurat pomatorszczyłem sobie, po... No, ponubiłem sobie tymi granatami, no, tyle mogę powiedzieć. Dobra, łup, tu może, bo otwieramy. Nic, dobra, okej. O kurde, to trochę będzie przycinało, ale myślę, że chwilówka tylko. A, to ja mam spadki, ja nie wiem dlaczego. O, dobra, ogarnęło się. Nie, znowu mam spadki. Patrzcie, no ten Mirli jest czasem bardzo porąbany. Kiedy nie chce, to on mi klatkuje. A kiedy chce, żeby było 60 FPS-ów, to... jest, w sumie. Dobra. A, te piaskowe gówna, to ja je obiję bez problemu. Jeszcze śmiał mnie ugryźć. No, czemu ty nie walczysz? Kurde, te spadki mnie wkurzają, poważnie. Dobra. No kurde, niech te spadki się już skończą. Czekajcie. I dalej mam te spadki. Czekajcie, zrobię cięcie. Dobra. Teraz działa. Ja nie wiem, to jest... To już od kilku odcinków mi się to tak zdarza. O luju. Ty, dobrze, dobrze, no trzeba go bić. Dobrze. Jest, zjechany. Pięknie. Całkowicie zdetronizowany. Teraz zetonizowany, ładnie. Zaraz przejdziemy do pewnego tematu. Za niedługo mamy wrzesień. Może jakaś nowa seria będzie na moim kanale, jak tylko skończę Prototype'a i Dead Space'a. Chciałbym na przykład w tym tygodniu na przykład z tym skończyć. Jep. Jep. Kurde, ale go rąbiemy. We dwójkę to sobie po prostu będziemy radzić z tymi stworzeniami. Ze wszystkimi w sumie, to bez wyjątku. Bo jedna postać będzie nawalać, a druga będzie strzelać. I to jest naprawdę coś pięknego. Alright. Ale system... O kurde. Tutaj widać, że już system małż się psuje. Bo trafia jedną małżę i dalej to już będzie pustka. O, tym razem nic. Okej, dobra, to może jednak się pomyliłem. Dobra, to stąd idziemy. W sumie już przeszukałem tą mniejszą część wysepki i... No,
całkiem fajnie się penetrowało. Stworzenia nie ma co. Niektóre były naprawdę ciężkie, tak jak właściwie był ten goryl srebrno-skóry. Dobra. O. Douglas. O. Będzie wpadłeś. Looks like the work of spiders. O, proszę. No kurde, deptasz zwój. O, trochę złota się przyda. Dobra. To idziemy stąd. Żeśmy sprawdzili ten zakątek i całą właściwie jaskinię, jak się tylko dało, to ją przeszukaliśmy. A teraz jeśli by się dało, to byśmy stąd uciekli. Ale myślę, że się nie zgubiłem. Znam drogę wyjścia. Dobra. Teraz tutaj. O! Właśnie, ominąłbym jeden kwiatek. Myślałem, że to się da zastrzelić, ale jednak się nie da. Nie, czekaj. A jak wezmę tak dubeltówkę. Dubeltówka. I spróbuję to odstrzelić. Wróć się na dół. Pewnie znowu będzie mnie klatkować. Ja pisko. Czekaj, a odstrzelisz to? Dupa. Dobra. Czyli nie. Nic. No nie, no ten milis to chyba chce mnie naprawdę sprowokować. O, teraz jest dobrze. No nie wiem, no. Raz faszwankuje, raz działa wspaniale. Różnie to było właśnie z tym milisem. Dobra. Teraz idziemy w tą stronę. Tu już odtwarzaliśmy ten kamień teleportacyjny. Tu mamy jakiegoś człeka. Colby. Siema. Hey, I hope you're not one of Booze's idiots. What did you say? No offense, mate. I just can't stand that bastard. He's a twat. Everyone around here lives to do his bidding, but not me. No one tells me what to do. That's some big talk. Most blokes who get smart with me end up with their lights punched out. And it's been a while since my last fight. Everyone thinks the long sea voyage made me go soft. I've got to start earning some respect again. He reeks a bit, but I like him. Why care what other people think of you? I have to. I worked really hard to get where I am. Most people who start off as water carriers end up dying as water carriers. But I've been done being a water carrier for a while now. Mm-hmm. Oh. If you want more respect, I have a solution. We'll have a fight. If you win, the lads will know you still got it in you. And if you lose... Which isn't going to happen. I only said, if you lose. Yeah, just shut your gob for a moment. Hang on. I've just had an idea. Mm-hmm. Hmm, dobra. Let's hear it then. Ah, I have your attention. You're gonna love this idea. You let me beat the living daylights out of you, and as compensation, I'll buy silverware off you at a premium price. I'll gain the lad's respect, and you can make lots chyba of gold. Jesteś pojebany. I'll think about it. Let's fight it out. Alright. Remember, if you go down, I'll be buying your silverware at a bargain price. Silver plates, silver goblets, I love that stuff. Right. Draw your weapon. Come on! Dobra, jadę cię. O kurde. Ty jebany. What's keeping you? Attack! Wow! I didn't... Nie wierzę. Wczytaj tą grę. Gdzie masz jakiś autozapis? Nie wierzę, że mnie zjechał. Jebany. Ty człowieku. Czy ci się, kurde, rozumy nie pomyliły? Nie. Now here. Have some rum and you'll feel fit as a fiddle. And if you want to get rid of silver goblets and silver plates... Nie, jeszcze raz. Żądam rewanżu. Kurde, nie wierzę. Nie, ja się nie zgadzam. Wczytajmy zapis. Ja pierdzielę. No ja po prostu nie mogę w to uwierzyć.
Kurde. Przecież ja bym z tym bydlakiem wygrał i teraz muszę wszystko... O ludzie, to wiecie co? Ja zrobię cięcie.